mieszkamy w Charkowie, we wschodniej Ukrainie, ale z księdzem biskupem będę rozmawiał po polsku, choć miasto jest właściwie trochę, może nie wypada mówić, ale jest rosyjskojęzyczne, a biskup charkowsko-zaporowski zna świetnie język polski. Skąd? Nie wiem. Seminarium ksiądz? W seminarium to było w polskim języku, potem studia zaoczne też w polskim języku w Warszawie. Ale też w kościele, jak pamiętam, chodziliśmy, to też była msza święta w polskim języku, czy w domu też odmawialiśmy w polskim, modlitwy były na polskim języku, ale rozmawialiśmy zawsze w ukraińskim języku. Ale to jest też chyba problem, że religia katolicka, wiara katolicka na Ukrainie i w wielu krajach Europy Wschodniej kojarzy się z wiarą polską. Pamiętam, jak przyjechałem tu wcześniej z operatorem z Ukrainy, z Żytomierza, który ze mną objeździł całą Ukrainę i często spotykaliśmy księży katolickich. I on, tak młody człowiek, niezbyt jeszcze obeznany w świecie, zapytał mnie: Jakub, to wszyscy katolicy na świecie mówią po polsku, tak? No bo wszyscy duchowni katolicy na Ukrainie mówią po polsku. Czy to jest trudność, by na Ukrainie ewangelizować, przekonywać też do kościoła rzymskiego, gdy często to się kojarzy z inną kulturą i z innym narodem? To sprawia pewną trudność wykonania naszej głównej misji kościoła jako chrześcijan. A nasze zadanie to jest misyjne. Przepowiadać Słowo Boże, żeby ludzie mogli poznać Chrystusa, pokochać Go, przyjąć do swojego serca, otworzyć się i przyjąć zbawienie. To jest główna misja Kościoła. I w tym momencie, jeżeli ktoś kojarzy Kościół katolicki tylko z przynależnością do Polaków, to może być pewny problem i spotykamy się też z tym. Ale to nie jest aż tak poważny problem. Ale są chyba wiele religii, wyznań chrześcijańskich na Ukrainie ma swoje problemy. Moskiewski patriarchat to, no jego bliska współpraca z Rosją, no to ten jest bardzo problematyczna. W Donbasie ja widziałem skandaliczne zdrady wręcz duchowieństwa prawosławnego moskiewskiego patriarchatu. A z kolei, ja nie wiem, czy księdzu biskupowi wypada, ale kościół ukraiński, tej ukraińskiej cerkwi, to ma też swoje problemy, może niewystarczająca ilość kadr, takiego wykształcenia. To chyba daje kościołowi katolickiemu pewną siłę na tle innych wyznań chrześcijańskich. Ja nie uważam, że siłą jest to, kiedy się porównuje z kimś i ktoś jest słabszy. To nie jest siła, to jest po prostu może mniejsza słabość. Ale trzeba wziąć do uwagi to, że tam, gdzie są ludzie, to tam są problemy i nie ma doskonałej wspólnoty na ziemi. Wszędzie tam, gdzie jest wspólnota, tam są problemy. Natomiast to są naturalne problemy. Ale jeżeli w to ciało wspólnoty wchodzi jakiś inny program, jacyś inni ludzie z inną ideologią, z innym zadaniem, no to wtedy oni robią wielki problem w tej wspólnocie. Powiedzmy tak, kiedy w małżeństwie są problemy, to jest normalne. Ale kiedy do małżeństwa miesza się jakaś trzecia osoba, czyli już jakieś zdrady i ona zaczyna sterować wszystkim, no to już wtedy te konflikty nie są zdrowe, jeżeli mówić tak, nie? I dlatego te wspólnoty kościoły, nie ma różnicy, czy w kościele katolickim, czy w prawosławnym, czy grekokatolickim, czy protestanckim, różne wspólnoty, jeżeli tam miesza się jakaś inna siła, która ma wypracowaną pewną ideologię i ma konkretny cel, no to wtedy ona wykorzystuje sam Kościół dla swoich idei i też niszczy całą wspólnotę, bo im nie zależy na tej wspólnocie. To tak jak wilk w owieczej szkórze. On po prostu wykorzystuje miejsce, stanowisko i możliwości. Księże biskupie, ja pamiętam księdza z pierwszych dni wojny w Charkowie. Nawet udało mi się nagrać takie kilka zdań, jak ksiądz biskup był zdziwiony, że ja w ogóle pytam, kiedy ksiądz biskup wyjedzie z Charkowa. I powiedział ksiądz, że nie opuści swoich tutaj parafian, swoich wiernych, a było wtedy bardzo strasznie. Ale czy ksiądz nie miał dylematów, co zrobić z innymi duchownymi? Bo ksiądz biskup wziął na siebie ten krzyż, że zostaje w bombardowanym mieście, ale też zostało wielu duchownych. Nie miał tutaj ksiądz biskup wahań, żeby odesłać ich, gdy ich życie też było zagrożone. Każdy z nich
podejmował sam osobiście decyzję. Ja jeszcze przed tym, jak zaczęła się ta druga faza wojny, dlatego że wojna od 14 roku, trzeba o tym zawsze pamiętać. No ale prawda, kiedy zaczęła się ta druga faza, to ja przed tym wszystkich księży powiadomiłem, że każdy sam decyduje, każdy sam czuje, co ma, jaki ma zrobić wybór. Ja nie będę temu przeszkadzał, tylko proszę, aby powiadomić, że wyjeżdża i powiadomić, gdzie wyjeżdża, żeby był kontakt i więź z biskupem. Także każdy z nich podejmował decyzję. Ja rozumiem, na ile to było poważne. I ja dziękuję Bogu, że każdy z nich odpowiedzialnie, naprawdę bardzo odpowiedzialnie podszedł do tej problematyki i podjął właściwą decyzję. A co teraz się stanie, gdy pojawi się znowu zagrożenie wielkiej skali? Są pogłoski, że być może ofensywa będzie na Charków, zwiększyła się ilość ostrzałów, przerwy w dostawach prądu. Mógłbym tutaj długo wymieniać, tak, jaka tak. Atmosfera panuje w Charkowie. Jak ksiądz biskup teraz się zapatruje na swoją decyzję? Każda decyzja musi być podejmowana w zależności od tego, jakie są uwarunkowania, tak? Jakie prognozy, jaka natura i forma wroga. Zaraz Rosja jest absolutnie inna i inaczej działa niż 2 lata temu. Zaraz ona jest bezwzględna i my widzimy, co się odbywa. Oni nie mogą wziąć normalnie, oni niszczą miasta do fundamentów. Także zostawać ludziom i czekać, to jest bardzo niebezpieczne. Mogą tylko wojskowi i najlepiej, żeby cywili wyszli, uciekli, żeby nie przeszkadzać wojskowym bronić ojczyzny i bronić miasta. Także jaka decyzja? Na razie nie wiem, jaka będzie decyzja. Nie wiem, jakie. Nie widzę na razie jakichś takich konkretnych przesłanek, za pomocą których bym mógł podjąć decyzję. Ale na pewno ja jestem i jestem. A księdza biskupa nie powołają do wojska? Teraz ta mobilizacja się zbliża, a duchowni nie są wyłączeni z niej. Tak. Dzisiaj akurat został podpisane zostało to prawo przez prezydenta. Mobilizacji. Jesteśmy wszyscy zobowiązani do mobilizacji. Zobaczymy, jak to będzie, bo to też bardzo świeże. Bo by wtedy ksiądz biskup musiał zostawić swoją diecezję. No, trzeba będzie zostawić. I pójść z karabinem walczyć? No, z karabinem to nie. Bardzo dużo różnych form jest. Kierowca, czy pomoc tam sanitarny, czy tam bardzo dużo różnych form jest obrony swojego państwa. Bo też takie plotki o księdzu biskupie chodzą tutaj, żeby ksiądz biskup nie wyjechał z Charkowa, dopóki jacyś wierni by pozostali. No, bardzo tutaj cenią księdza biskupa odwagę i widzieli ją w pierwszych dniach wojny. Jak plotki takie, to nie będę sobie. Nie komentuję. Nie komentuję plotek. Ten kryzys takiego człowieczeństwa na tej wojnie sprawił, że ludzie pytają bardziej, gdzie jest Bóg, i wątpią, czy właśnie szukają Boga bardziej, bo jest źle? Jest różnie. Mhm. Jest różnie i to zależy od tego, na jakim etapie jest człowiek. Ktoś pyta się, gdzie jest Bóg, a ktoś pyta się, gdzie jesteś Boże. Tak, a ktoś zaprzecza jedno i drugie. Ale ja spotkałem dużo ludzi, którzy mówią, że odwrotnie, oni poznali Boga. Akurat wczoraj byłem Wielka Borowa, miasteczko takie tutaj 90 km bliżej frontu. I tam wszedłem do restauracji wypić kawę. No ja w sutanie, jak zaraz jestem. Wszedłem, tam spotkałem, porozmawialiśmy i z tym, który sprzedawał tą kawę, i on mówi, no jak dobrze, że jest Bóg, że wierzę, ja pytam się, no a jaką rolę odgrywa? A mówię, to tak jakby stoję na fundamencie. Jest trudno, ale ja stoję na fundamencie. No i tak jak podpowiedziałem mu porównanie, to tak jakby w autobusie się jedzie i masz za co się złapać. Nie? Kiedy masz się za co złapać, wtedy trzymasz tą równowagę. My akurat bardzo dobre porównanie, bo chodzimy tutaj do cerkwi, modlimy się i to nam daje taką siłę.
ja jakby się trzymam, jest ciężko, ale ja mam za co się trzymać. I ja to też mogę zaświadczyć, że obecność Boga, który jest, jest bardzo delikatny, ale On daje siłę, aby wytrwać w tym wszystkim, co przeżywamy i zachować tą normalność, żeby nie stracić zmysłów, ale to jest bardzo wielka siła. Jeśli Pan Bóg pozwala na coś takiego, to chyba u Rosjan, znaczy u przeciwników, bo część Rosjan jest tutaj na Ukrainie po dobrej stronie, ale chyba część tych najeźdźców naprawdę Boga nie ma albo jest po jakiejś szatańskiej stronie. Ja przypomnę swoje doświadczenie z Podizjumu, tych masowych grobów cywilów, dzieci zamordowano. To jest księdza biskupa też diecezja, więc pewnie zna ksiądz to lepiej niż ja. Pamiętam ten okropny fetor. Pamiętam, no, u nas to trochę Katyń przypominało tak wizualnie, ale na tym cmentarzysku, gdzie po prostu ptaki pouciekały od fetoru rozkładu ludzkich ciał, Rosjanie rozbili obozowisko i tam jedli, spali, tam były ślady po kuchni polowej, a jeszcze nieopodal został taki napis rosyjski, my Ruskie, z nami Bóg. To jaki Bóg jest z Rosjanami? Patriarcha Kirył mówi, że będą zbawieni ci wojownicy. Znaczy, ja mam takie odczucie, może to jest jakiś Bóg, ale raczej Alebur, ten z dołu. Jest tylko jeden Bóg. Tak, i On nam się objawił i On dał nam przykazanie. I Chrystus, który stał się, Bóg, który stał się człowiekiem, w Jezusie Chrystusie nam się objawił, dał nam dwa przekazania miłości. Będziesz miał Pana Boga i bliźniego swego jak siebie samego. To jest prawdziwy Bóg. Wszyscy, którzy odrzucają te przekazania, zabijają, czyli robią niesprawiedliwość, to oni nie wierzą w tego Boga. Mogą 1000 razy mówić, że oni wierzą, ale jak mówi nie słowa, tylko uczynki. Po uczynkach rozpoznacie ich, po owocach rozpoznaje się drzewo. Także dużo z czego może kto mówić, ale tak naprawdę uczynki, decyzje, oni mówią sami za siebie. Ale sam patriarcha chrześcijański, moskiewski, ale... No, może nosić krzyże, no, nie tylko patriarcha, ale... To jest sprawa tak, jest prawda, jest sprawiedliwość. Nie? I sprawiedliwość jest tutaj naruszona. Ktoś wszedł na teren innego państwa, suwerennego państwa, ktoś wszedł, przekroczył sprawiedliwość. Nie ma tutaj prawdy, więc nie jest od Boga. Może 1000 razy, ale człowiek jest taka istota, że ona umie usprawiedliwić każde zło, które czyni, znaleźć usprawiedliwienie. Dosyć często jest pędzona strachem o życie, jest szantażowana. Człowiek może być w różnych warunkach, w których nie jest wolny, nie może do końca podejmować decyzji. I w takich momentach jest bardzo potrzebny heroizm. Heroizm to jest podjęcie prawidłowej decyzji mimo wielkiego zagrożenia, nawet zagrożenia śmierci. Niestety nie każdego człowieka, nie to, że starczy, ale nie każdy człowiek ma taki mocny fundament, żeby podjąć taką decyzję. Także ja nie biorę się ich sądzić, ale ich czyny, które oni dokonują, oni świadczą o tym, że oni się nie kierują Bożymi przekazaniami i na pewno nie można powiedzieć, że to są ludzie wierzący. Chyba było księdzu biskupowi ciężko, gdy Ojciec Święty, papież Franciszek, mówił trudne słowa o Ukrainie. Było słowa o szczekaniu NATO, które sprowokowały Rosję, a ostatnio, no z kontekstu to wynikało, były słowa o odwadze do wywieszenia białej flagi. W ogóle to ostatnie, może tak, to co papież wypowiada, on, ja widzę tylko jakąś część, on widzi szerzej. Ja nie mogę komentować tego, co mówi papież, chociaż mi niektóre rzeczy, one no, nie zgadzają się. To, że szczekają na to, szczeka i tak dalej w drzwi, no, to takie, no, dla mnie to jest niezrozumiałe. Jeżeli wziąć tak całą historię niezależności, niepodległości Ukrainy i kiedy Rosja oskarża NATO, że
ono wchodzi i tak dalej, ale Rosja przecież też tutaj zawsze była i ona przez polityczne siły zawsze chciała wejść i manipulacje, oni zabijali tych, którzy byli pro-ukraińscy i tak dalej. Tutaj Rosja tutaj, ona nie wychodziła z Ukrainy, ona cały czas tutaj była. Dlatego kiedy Rosja mówi, że NATO tak rozszerzało się, ale Rosja też nie siedziała na miejscu. Także tutaj z jednej strony tak, jest jakaś część prawdy, ale tylko jakaś część. Trzeba jeszcze powiedzieć też o Rosji. To, kiedy to szczekanie NATO, ale kiedy mowa jest o tym silnym poddaniu się i tak dalej, tutaj była sprawa całkiem zmanipulowana i papież tutaj został po prostu wykorzystany. To jest tak perfidnie to wszystko zostało dokonane. Nie wiem, czy ten wywiad został opublikowany cały, bo tam było mówione, że tylko część wywiadu. A ja nie słyszałem, żeby całość wywiadu była opublikowana, chociaż mówiono, że 20 lutego ma być opublikowany cały wywiad. Nie wiem, ja nie spotkałem. Dzisiaj już jest 16 kwietnia, już prawie 2 miesiące, ale nie ma tego, ja nie spotkałem, bo ja nie śledzę za tym. Natomiast oni opublikowali tylko jakąś część i w tej części, w samym pytaniu już była manipulacja, że są ludzie w Ukrainie, którzy chcą już negować, a to jest naprawdę, to jest kłamstwo. I czy nie wywiesić białą flagę? Nie, bo tam nie pamiętam już dokładnie tych pytań. I papież odpowiedział, to jest interpretacja. Czyli papież nie powiedział tak, tylko papież powiedział, że to jest jedna z interpretacji. I to jest bardzo ważne. Więc samo pytanie już miało taką truciznę w sobie. Pierwsze, dla kogo ono było? Dla Zachodu, dla Rosjan, że w Ukrainie są ludzie, którzy chcą już rozmawiać. Więc trzeba wymusić na prezydencie, żeby on rozmawiał. Rozumiecie? Nawet gdyby papież nic nie powiedział, było bardzo ważne to pytanie. I podnieść białą flagę, bo jednak silniejsze. Więc wyznanie, że Rosja jest silniejsza. I to już następne przesłanie. Czyli już my wyznajemy, Zachód wyznaje, że Rosja jest silniejsza. Ona jest bezczelna, ale ona nie jest silniejsza. I to było główne przesłanie w ogóle całego tego wywiadu. A to reszta to tylko taki, no, siła napędowa. Osobowość, która mówi, z którą rozmawiają, to jest siła napędowa i papieże wykorzystali jako siłę napędową, dlatego, żeby rzucić narratyw Rosji. A tak naprawdę, kiedy mówimy o białej fladze, prawda, u nas też w Ukrainie bardzo, to słusznie była reakcja, ale też mam bardzo dużo pytań do dziennikarzy, którzy przecież są specjalistami od tych, żeby rozgryźć to kłamstwo. I trzeba było od razu pokazać, słuchajcie, ale tutaj jest kłamstwo. No, kto za tym stoi? Tak, dlaczego takie pytanie? Kto stoi za tym pytaniem? Trzeba było wziąć tego dziennikarza pod takie szkiełko, kto za nim stoi, dlaczego on zadawał takie pytanie. Natomiast wszyscy się zrzucili na papieża. I jeszcze taki moment, że biała flaga wykorzystuje się w dwóch przypadkach. Kiedy trzeba przeprowadzić jakieś rozmowy między dwoma stronami i drugie, kiedy się poddawać. I nasze państwo na czele z prezydentami już nieraz podejmowało białą flagę. W 14, 15 roku, nawet w marcu, Mińskie, tak, potem 19 rok jeździł Zeleński do Paryża, było spotkanie Merkel, Putina i Macrona. Skutkiem tego było odprowadzenie wojsk od granicy Złotej, wtedy też prezydent sam przyjechał i rozmawiał też i z ludźmi, i z tymi wojskowymi dobrowolcami, ochotnikami, którzy przyjechali, żeby jednak wyrazić taki sprzeciw. I prezydent przekonywał, że trzeba odprowadzić, że trzeba rozmawiać. I to było takie, no, trzeba rozmawiać.
I potem, kiedy już w 22 roku, nie pamiętam, chyba 29 czy 27 lutego, tak, też delegacja ukraińska, Turcję, to już następne, ale na granicy Mińska, nie Mińska, Białorusi. A Białorusi, było dwie delegacje, rosyjska i ukraińska, a wtedy już w Turcji, więc były rozmowy i nieraz były rozmowy i Ukraina podejmowała białą flagę, ale jaki skutek z tego? Żadny. Nie? Dla Rosji nie ma z nią co rozmawiać. Jeżeli mowa jest, że kto silniejszy, to ja by zadałem pytanie, a kto mówił, że za 2-3 dni albo 3 tygodnie zajmie Kijów? Tak było. No to kto jest silniejszy? No tak. No to niech ma odwagę podnieść białą flagę i się poddać. Rosja już 2 lata walczy, nie może zniszczyć i nie może osiągnąć swoich celów, to ona nie jest silna, ona jest słaba, ale jest bezczelna. To prawda. Nie ma żadnych zasad ludzkich, absolutnie. Rzucają tutaj awiobomby na domy mieszkaniowe, giną dzieci. I tutaj jak zginęli, taki był straszny, bardzo straszny ostrzał, gdzie wylała się ropa i poszła na całą ulicę i tam ludzie spalili się żywcem. Było słyszeć krzyk dzieci i potem to wszystko coraz słabiej i nie można było do nich dojść, no bo to o jezioro ognia. To jest bezczelne, to bardzo straszne. Dlatego to wszystko, co tam zaczynają na papieża pędzić i mówić, to jest po prostu jedna z taktyk informacyjno-psychologicznej wojny. Papież modli się za Ukrainę, ile on pomógł od 14 roku, ile pomocy. I każdą środę, w każdą niedzielę modli się za Ukrainę, modli się o pokój, zachęca do pokoju. Kiedy się zaczęła wojna, on poszedł na piechotę do ambasady rosyjskiej. Nie, i prawdopodobnie tam powiedzieli, nie byłem przy tym obecny, ale to co mi powiedzieli, że odpowiedź była taka, no widzicie, wszystkim kierują pieniądze. Oni tacy dobrzy, oni tacy no humanni. To jest diabeł, który kłamie, zabija i gwałci. To jest natura Rosji. I papież chce jakoś pomóc, chce, żeby był pokój, ale co on może zrobić, tak? Robi to, co od niego zależy, a robi dużo. I ja wierzę, że Pan Bóg wtedy, kiedy wszyscy silni tego świata pokażą swoje prawdziwe oblicze, Pan Bóg się wtrąci i wszystkich zawstydzi i dobro zwycięży. Bardzo budująca wiara. Księże biskupie, rozmawiamy też dla polskich widzów. I nas w Polsce zaczynają martwić relacje polsko-ukraińskie. Następuje, trochę mi to wstyd mówić przed Ukraińcem, zaczyna nas męczyć wojna. Ja się śmieję, bo to dopiero was, prawda? Mhm. Ale robią się takie trochę nastroje zniechęcenia, krytyki. W Polsce jest też takie poczucie, że Ukraińcy nie doceniają naszej pomocy, że są niewdzięczni. Jest to może trochę w Polsce takie romantyczne i naiwne, taka potrzeba, żeby ktoś był nam wdzięczny, ale ona jest autentyczna, że takie poczucie niedocenienia, zwłaszcza, że też polityka Kijowa bardziej skręciła na główny nurt Unii Europejskiej, porzucając trochę te relacje z nami. A ksiądz biskup lepiej zna duszę Ukraińców, wie, co tam im właśnie w duszy gra. Jak jest z tym stosunkiem Ukraińców do Polaków? Dla mnie i to, co ja widzę, i tak jak słyszę, i jakie jest zdanie, czyli jaki jest nastrój, jest bardzo pozytywny i wdzięczność jest wielka dla Polaków, dla polskiego narodu. U nas jest to bardzo mocno zacementowane, to jest fakt. Nawet po tych protestach, gdzie... A my rozumiemy, kto za tym stoi. Mhm. My rozumiemy i my bardzo przeżywamy tak naprawdę za Polaków, za Polskę, dlatego że za Polskę się wzięli. Także tutaj my rozumiemy, dlaczego to się odbywa. I my, jako naród ukraiński, ja mogę tak mówić też,
I wierzę, też znam Polaków, ja bardzo dużo znam znajomych w Polsce, zresztą też moje rodzeństwo mieszka w Polsce, tak? My rozumiemy, o co chodzi i my jako Ukraińcy, my jesteśmy wdzięczni. Naprawdę my jesteśmy wdzięczni. A to, że ktoś pracuje na tym, żeby zniszczyć relacje, dobre relacje między Polakami i Ukraińcami, my wiemy, że to stoi jakaś trzecia siła, dla której bardzo wygodne to jest. I oni z tego skorzystają. Dlatego nie da się wprowadzić, jak to, nie da się wpakować. Nie wolno się pozwolić. My jesteśmy wdzięczni, Ukraińcy są wdzięczni. Natomiast ci, co znajdują się w Polsce, Ukraińcy, to nie ma co od nich oczekiwać jakichś tam radosnych takich zawsze uśmiechów. Bo naprawdę, drodzy bracia i siostry, Polacy, wy nawet nie wyobrażacie, co oni przeżywają. To jest wewnętrzne rozdarcie, tak mocne. Wyobraźcie sobie, że twoje dziecko, córeczka 3 lata albo syn, leży w reanimacji, jest pod znakiem zapytania, czy będzie żył, czy nie, a od ciebie wszyscy wymagają uśmiechu. I nauczyciele, i lekarze chodzą i mówią, no proszę wyrażać wdzięczność nam. I wy mówicie, dziękuję wam, dziękuję. No za mało. Proszę wyrażać wdzięczność. A jesteś taka ponury, taki jesteś smutny. No nie jesteś wdzięczny. Rozumiecie, to jest, będzie bardzo bolące. My nie wygraliśmy jeszcze wojny. My, nas zabijają. I najtrudniej przeżywają ci, którzy znajdują się poza Ukrainą. Ja jak wyjeżdżam z Charkowa, jak ja wyjeżdżam z Ukrainy, mi bardzo trudno jest. Mi tutaj jest prościej, bo ja widzę, co się odbywa, ja znam, co się odbywa. Natomiast bardzo trudno znajdować się gdzieś daleko, gdzie ludzie żyją, to normalnie, oni żyją swoim życiem, u nich wszystko normalnie, nie? I oni się zachowują. Dlatego tutaj na pewno słusznie mają Polacy pewny zarzut, kiedy patrzą na Ukraińca, z tego, który chodzi smutny i no, za mało tam coś może wyraża wdzięczność. To tak może się wydawać, że nie jest wdzięczny. Naprawdę są wdzięczni, ale my jeszcze nie wygraliśmy wojny. Jak wygramy wojnę, zwyciężymy, to wtedy będziemy częściej mówić dziękuję i będziemy pisać i tak dalej, i tak dalej. Na razie prosimy o wyrozumienie, o jedno tylko o wyrozumienie, o wsparcie i taką troszkę, no, poblaszkę, nie, że no jednak. A z drugiej strony to też możecie spotkać tych, którzy, dla których Ukraina nie jest państwem, tylko miejscem zarobku i oni mogą się zachowywać różnie i też niestety są tacy. W każdym narodzie. Tak, w każdym. To jest toczący się kamień. Jest taka trawa, tak? Tak. Oni bez korzeni, bez niczego, bez sumienia, tylko wygoda. I jak jeden mi pan kiedyś tak powiedział, że bardzo ważne jest być chytrym i chamskim. Nagle. Nie, czyli tak. To jest ważne w tym życiu. Nie? I niestety są tacy ludzie, którzy żyją akurat za taką formułą, ale to jest mniejszość, bo gdyby była większość, to by nas już nie było. Ostatni wątek, który też pojawia się w Polsce a propos Ukrainy, który jest też podsycany przez prorosyjskie środowiska. Mamy taką partię mniej lub bardziej prorosyjską, jak Konfederacja, która to bardzo tak podnosi, ale jest kwestia zbrodni wołyńskiej w 1943 roku, dokonana przez część nacjonalistów ukraińskich, także na cywilach. Nasi rodacy leżą w ziemi, władze nie pozwalają swobodnie prowadzić poszukiwań. No ten temat utrudnia nam też dialog. I co tutaj możemy powiedzieć moim rodakom? Tak. Ja na to patrzę trochę z innej strony. Związek Radziecki się rozpadł, tak? A czy została ujawniona cała sieć KGB, NKWD, służb specjalnych? Czy oni zostali naznaczeni i jako ci, którzy nie mają prawa zajmować różnych stanowisk? Polityką na przykład zajmować. No nie zostali.
ci, którzy studiowali, którzy musieli, byli komunistami i tak dalej. Związek się rozpadł. Jak to nas mówią, trzeba, jak mówi się o żołnierzach, tak? Wy już nigdy nie wrócicie z wojny, bo wojna zawsze będzie u was. Można wrócić tutaj z wojny, ale wojna będzie się toczyć tutaj. Tak samo można wyjść ze Związku Radzieckiego, ale czy Związek Radziecki wyszedł? I to jest bardzo podstawowe założenie, dlatego że jeżeli ktoś się kieruje tą mentalnością i tą ideologią, tą kulturą komunistyczną, to ono rzutuje swój ślad na wszystko, co on robi. I kiedy podejmujemy to pytanie rzezi wołyńskiej, kto wpływa na to, żeby przeszkadzać? Na przykład 30 lat już jak jest niepodległa Ukraina, a ile kościołów u nas w Ukrainie jeszcze nie oddano? Wszystko idzie i gdzieś raz i ktoś stawia, blokuje. Kto za tym stoi? Dlatego nie trzeba się łudzić, że Związek Radziecki, ta trucizna, ona już została wywietrzona. Ona nadal jest i to bardzo prężnie, dobrze pracuje i wykorzystują różne nasze rany dlatego, żeby zasiać nienawiść w następnych pokoleniach, żeby była nienawiść. O to im chodzi. Dlatego trzeba wszystko robić, żeby dojść do tej prawdy, tak, żeby poznać tą prawdę, na ile to jest możliwe. Ale z drugiej strony trzeba się pilnować od tej manipulacji, kiedy się wpędza w emocje, w uczucia, w takie, bo to jest emocje, uczucia, to jest napęd dla manipulacji. Spokojnie, ktoś to nie pozwala, dlaczego nie pozwala? Czy chodzi o dobro Ukrainy, czy chodzi o dobro Polski? Tutaj trzeba bardzo tak zimnym mózgiem, jak to mówię, do tego podchodzić. A ja jestem przekonany, że za tym stoją ci, którym nie zależy ani na Polsce, ani na Ukrainie, tylko aby tą wielką ranę wykorzystać, żeby zasiać nienawiść w teraźniejszych pokoleniach. Ja też dopowiem, że w warunkach wojennych nie mogę zapytać o jakie postacie chodzi, bo to są też postacie, które odgrywają, te, które ze swoimi manipulatorskimi korzeniami i radzieckimi, sowieckimi gdzieś grają tu swoją rolę, ale i dziś mają też wpływ na Polskę i Ukrainę. Nie mogę, nie wypada mi księdza biskupa pytać o nazwiska, nie powinniśmy... A ja ich nie wiem, dlatego że takie osoby, one zawsze w cieniu. No tak, ale jest mer Lwowa. Upamiętnia też postacie, które za rzeź wołyńską odpowiadały na przykład. Tak? No to jest znana postać. Czy u nas się często nazywa go Polakożercą, tak? No ma taki czasami stosunek, ale też no, nie chcę, akurat w warunkach wojennych nie chcę księdza biskupa naciągać na recenzowanie konkretnych postaci życia publicznego Ukrainy, bo trwa wojna, a nie wiadomo, kto to jeszcze będzie oglądał. Ja zachęcam zawsze do takich tematów wchodzić ze zdjętymi butami. Nie wolno wchodzić na tą ziemię w butach, dlatego że to jest tutaj krew. I trzeba bardzo wielkiej delikatności. I z dwóch stron. I musi być to ujawnione, prawda? Czyli zbrodniarze muszą być ujawnione. Bo kiedy całe państwo chce zamknąć jakby to pytanie w takim, że no to wtedy to rzutuje jakby na całe państwo. Naprawdę, wiecie, jest tak, jak rodzina się pokłóci. Nieraz bywało tak, że mnie wołają do jakiejś rodziny, gdzie małżeństwo, tam teściowa i tak dalej. Jak oni się kłócą, kto jest pierwszy winny? Kto rozpoczął? Nie wiadomo. Ten powiedział tak, ten powiedział tak, a ta powiedziała tak, a ta powiedziała. I wtedy, kiedy się wchodzi, to już nie można złapać, a kto rozplątać. To rozplątać, nie? A tutaj między szerszym kolem i kto zaczął pierwszy, kto ten, kto rzucił, kto jak powiedział, kto jak i tak dalej. To wszystko obwarowanie, całe uwarunkowanie. Dlaczego to trzeba brać do uwagi? Bo to stało przyczyną i z tego trzeba robić lekcje.
Dlaczego? Żeby dla siebie zrobić wnioski i pilnować, żeby dzisiaj do tego nie doszło. Bo tak naprawdę, kiedy się pali już ogień, to już późno. Trzeba patrzeć, co stało przyczyną, że ten ogień się zapłonął. I teraz ja to, co widzę, to takie pytanie, jak, że tam, takie wrażenie, że nie jesteśmy wdzięczni. Jakie to uczucie rodzi? Pogarda. Potem pogarda będzie się wyrażać w tym, że ja do Ukraińca, ty Ukrainiec. Tego się ja obawiam właśnie. A ten ktoś ma jakiś rozum i a ktoś jest złośliwy. Aha, Ukrainiec, to ja tobie pokażę. Nie? Tak jedna pani opowiadała, że ona przejeżdżała przez granicę z dwoma dziećmi i ona po prostu ona nie miała pieniędzy, bo tam jechała do znajomych, było tam parę tych groszy. I jej na granicy celniczka powiedziała wyrzucić kanapki, bo one były z Niemcy. I ona powiedziała, że ona nie ma co potem dać jeść dzieciom. Ona powiedziała wyrzucić. I ona wyrzuciła. I teraz ta pani, ona wróciła, tak? I ona mi to powiedziała z wielkim bólem, że ona nie miała potem czym nakarmić swoich dzieci. Prawda, tam przyjechała do tych znajomych, oni tam nakarmili, nie? Pomogli, nie? Ale teraz proszę postawić siebie na miejsce tej matki. No kiedy chodzi o mnie, to jeszcze tak. I teraz, ona teraz patrzy na Polskę przez pryzmę tej pani na granicy. Rozumiecie? I ona potem opowie swoim dzieciom. I będziemy się tak nakręcać w nieskończoność. Rozumiecie? Każdy jakąś anegdotę może. A potem ktoś jeszcze doda coś, a potem tam się nazbiera. Więc na to ja bardziej bym zachęcał zwracać uwagę. Pamiętam kiedyś też, jak jako dyrektor Caritasu byłem w Polsce, zbierałem ofiary, tak, przed kościołem i wyszedł jeden pan i tak rzucił tak 2 złota, tak, i z taką pogardą powiedział do mnie: nienawidzę was, Ukraińców. No ja, i on poszedł. Dla mnie to było bardzo bolące. Dlaczego? Dlatego, że do 1939 roku nie to Polska była tutaj do Tarnopola, ale my mieszkaliśmy już w Związku Radzieckim. Moich tam dziadków i tak dalej, rodzeństwa moich rozstrzelali, zginęli i tak dalej, jako nas prześladowali jako Polaków, nie? Ja z takim odczuciem, nie? Jak... I on powiedział: nienawidzę was, Ukraińców. Ja potem, prawda, proboszczowi to powiedziałem, on mi powiedział, że nie ma co się, ja jakby bez złości, nie? Ale on mi proboszcz powiedział, no tak, ale on widział, jak jego mamę i siostrę pocięli na kawałki, rzucili do studni. Nie? Ja rozumiem, co on przeżywał i jaki krzyż niesie w swoim sercu. I ten ból po prostu wykrzyknął. Nie? I nie wolno tutaj, czy w innym miejscu, ja przyjechałem i kiedy pani usłyszała, że jestem z Ukrainy, starsza, ona wyszła. Potem jak ona zmarła, to mi ksiądz powiedział, jaka była przyczyna tego, że oni też dużo ucierpieli, że ja rozumiem. I tych ludzi ja zrozumiem, tylko trzeba brać do uwagi, a moje postępowanie jest ziarnem. Co ja sieję? Co ja zasieję? I czy ja chcę wziąć odpowiedzialność za te owoce, które będą może nasze dzieci, wnuki żnąć? Także bardziej ja zachęcam do takiej odpowiedzialności. Ja nie mówię, że tutaj usprawiedliwiać kogoś, tylko ukarani muszą być winni. Nie, każdy Ukrainiec, jeżeli będzie spostrzegany, że ty bandera, no to czekajcie wtedy odwetu. Nie, ja nie mówię, że Ukraińcy pójdą z odwetem, ale to się będzie nakręcać się. Z jednej strony ci będą wyzywać tych, a ci będą wyzywać ich. Dobrze, jeżeli skończy się tylko na wyzywanie. A nie wiadomo, co tutaj w kogo w głowie on pójdzie. I dlatego ja też bardzo przeżywam, spostrzegałem za tymi wszystkimi, co się odbywało. Ja tylko bałem się, żeby nie było jakiejś prowokacji, żeby gdzieś nie znaleźli zatłoczonego Ukraińca w krzakach. Albo zatłoczonego Polaka w krzakach i potem powiem, no Ukraińcy zabili. A proszę udowodnić, że to nieprawda. A proszę udowodnić, że to nie Polacy zatłukli Ukraińca. A proszę potem wygasić tą wiadomość. Koniec. I to już będzie się nabierać jako pamięć więcej i skorzysta trzecia osoba. Ja tak zachęcam do rozsądku.
cierpliwości, mądrości i no, takiej struktury, jakby konstruktywnej, konstruktywnego działania. Ja wierzę, że Pan Bóg pokaże wszystko. Jeżeli nie na tej ziemi, jeżeli nie w tym życiu, to w przyszłym to 100%. Nie? I my musimy budować jednak dobre stosunki. My mamy budować pokój. To jest zawsze owoc twórczy. To nie jest dar. To jest to, co my budujemy. Dlatego zachęcam do budowy pokoju. Bóg zapłać księży biskupie za rozmowę, ale też za ten dar, bo to postawy takie jak księdza biskupa trzymają Rosjan 1000 kilometrów od Polski. I to są chyba te prawdziwe proporcje, gdzie wróg, gdzie przyjaciel, gdzie należy szukać prawdziwego zagrożenia, a nie szukać tych zastępczych problemów. Także Bóg zapłać. Nie da cię wpakować. Tak jest. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.